Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, witam widzów, witam internautów. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Marek Rylewicz, dyrektor Sądeckiej Biblioteki Publicznej. Witam serdecznie, panie witam dyrektorze. Witam serdecznie, panie redaktor, witam Państwa również. Panie dyrektorze, spotykamy się w trudnych czasach dla kultury, w trudnych czasach dla bibliotek też, tak sobie myślę. Zaraz pewnie przejdziemy do szczegółów. Był czas, mam tu na myśli pandemię oczywiście, tak? Był czas, że biblioteki w całej Polsce były zamknięte, teraz już funkcjonujecie w reżimie sanitarnym. Czy to jest tak, że osoby, które chcą wypożyczyć książkę, mogą do Was przyjść? Ale jak rzeczywiście, to wygląda? Że tak. Powiem, że ubiegły rok rzeczywiście przyniósł nam wielkiego psikusa, jeżeli chodzi o kulturę, o samą bibliotekę, tu się będę wypowiadać. Na początku wszystko pięknie się zapowiadało. Styczeń, luty i połowa marca i tutaj się zaczęło wszystko. Nie będę ukrywać, że w jutrzejszym dniu mija 10 miesięcy, odkąd jestem dyrektorem tej instytucji. I tutaj rzeczywiście zaczął się wielki schód, można powiedzieć, ale pomalutku radziliśmy sobie. Teraz, tak z perspektywy czasu myśląc, to chyba już nic gorszego spotkać mnie nie może, chociaż na zimne trzeba dmuchać. Rzeczywiście, tak naprawdę jak obliczyliśmy do statystyk, prawie przeszło 3 miesiące biblioteka była zamknięta. Ale to nie znaczy, że zostawiliśmy naszych czytelników samych sobie. Uruchomiliśmy książkę na telefon. Wypożyczaliśmy, tak samo dużo było maili, jeżeli chodzi o zeskanowanie książek, to tutaj bardzo powiem tak, że duży oddźwięk był wśród studentów, maturzystów, uczniów. No, chcieli się czegoś dowiedzieć, jeszcze więcej informacji, jeżeli chodzi o naukę. Więc myśmy skanowali te książeczki i przesyłaliśmy ich mailami. I to wszystko jest oczywiście udokumentowane. Pomalutku, pomalutku. Rozpoczęliśmy pięknie ubiegły rok, bo rozpoczęliśmy jak co roku od 2004 roku wystawą Tak było nowy sąd dany rok oczywiście. Wystawa cieszyła się dużą popularnością, no bo nie będziemy ukrywać, że na tej wystawie przedstawiamy co roku życie społeczne, kulturalne, rozwój regionalny naszego miasta. Tak, i to się cieszyło dużą popularnością. No i potem były jedno spotkanie autorskie, drugie spotkanie, koncert i tutaj był trach. 13, pamiętam, marca, jak dziś. Ale pomalutku jakoś sobie radziliśmy. Zrobiliśmy dużo, można powiedzieć, inwestycji, poczyniliśmy, jeżeli chodzi o budynek, bo to był też czas. Czas pandemii przyniósł nam nową rzecz, którą musieliśmy wprowadzić, czyli zdalną pracę. I tutaj rzeczywiście połowa pracowników była w pracy, druga połowa pracowników na zdalnej pracy i się wymieniali, tak żeby oczywiście zachować tak, reżim, zachować oczywiście sanitarny. Ale w maju zostaliśmy uwolnieni po części i tutaj wprowadziliśmy oczywiście wszelkie obostrzenia, które niestety musieliśmy wprowadzić, czyli maseczki, dezynfekcja rąk, ilość osób, które mogły wejść na wypożyczalnię była mocno ograniczona, więc wyglądało to tak, 2 osoby mogły być na wypożyczalni, 2 stanowiska tylko oczywiście w pewnej odległości. Musieliśmy utworzyć punkt zwrotów książek, które przechodziły na kwarantannę. Kwarantanna trwała do tej pory, oczywiście 7 dni. Niech będzie, jest taki reżim zachowany, to trzeba się tego pilnować. I na korytarzu mogły być tylko 2 osoby. Jedna zwraca książki, druga czeka na swoją kolej. Ale powiem szczerze, że to nie był wśród czytelników, to nie była jakaś złość czy coś. Absolutnie. Wszyscy potrafili się dostosować do danej sytuacji, jaka nas spotkała. Czyli ze zrozumieniem ludzie podchodzą do tego. Czy to jest też tak dzisiaj, że osobno wchodzimy, w osobnym miejscu tą książkę oddajemy, tutaj obowiązuje pewną dezynfekcja? Tak. Do dzisiaj to zostało do tej pory, wszystko, oczywiście tak? Tak. Tak samo jest na oddziale dla dzieci i młodzieży. Chociaż powiem, że jak na oddział dla dzieci, będzie, że sama nazwa wskazuje, dzieci chętnie nas odwiedzały i będą nas odwiedzać, jestem o tym w 100% pewien. Rodzice, chroniąc swoje dzieci, przychodzą sami, wypożyczają książki i też no, taki reżim jak na wypożyczalni. Filie rzeczywiście są mocno obostrzone. Nawet miałem jeden sygnał od pani doktor, która powiedziała tak, że bardziej dbamy o reżim sanitarny niż w szpitalu, ale to było na plus, bo wypożyczalnie są małe. One są z wolnym dostępem. Tak, tak, oczywiście. Filie są małe, tak, oczywiście. To jest małe pomieszczenia i tylko jeden czytelnik może wejść, żeby wypożyczyć książki. Następny czeka przed drzwiami, żeby wejść. Jeśli chodzi, panie dyrektorze, o tą książkę na telefon, jak to funkcjonuje? To po prostu możemy zadzwonić i zamówić, tak? Udostępniony do tej pory. Kiedy nas po raz drugi zamknęli, wtedy to mocno wprowadziliśmy.
I wtedy czytelnik dany prosił o dane książki o przygotowanie. Myśmy się z nim umawiali na daną godzinę. On przychodził oczywiście nie od głównego wejścia, od Kazimierza Wielkiego, tylko od ulicy Franciszkańskiej. I tam tworzyły się kolejki, ale w pewnej odległości każdy czytelnik był. Ale to też trudne zadanie, tak sobie myślę, dla pracowników biblioteki, no bo przecież często, ja rozumiem, że zamawia książkę ktoś, kto potrzebuje lektury, potrzebuje jakiejś pozycji naukowej, na przykład do pracy magisterskiej, no ale często jest tak, że idziemy do biblioteki i mówimy do osoby, która tam pracuje, do bibliotekarza, do pani bibliotekarki, a proszę mi coś fajnego polecić. No i tutaj rozumiem, tak, że przez telefon musi się wykazać inwencją. Naturalnie. Czytelnik tylko podchodził pod drzwi, pracownik mu otwierał, wręcza mu siatkę z książkami i ja oczywiście to, co trzeba przeczytać, czyli mówimy tu o młodzieży, o studentach, ale też i o profesorach, którzy z całej Polski do nas dzwonili, prosili tak samo o książki, o zeskanowanie, to nie podlega żadnej dyskusji. Ale nie możemy zostawić naszych czytelników, biernych czytelników i nie tylko, bo powiem szczerze, że w tamtym roku odwiedziło nas fizycznie i telefonicznie i w ogóle przez internet więcej czytelników niż w 2019 roku. To może więc pandemia? I tutaj jak to się ma, proszę mi powiedzieć, jednak pęd do tej literatury, do książki wśród sądeczan jest wielki. Czyli to jest dobra informacja. Panie dyrektorze, jeszcze dwa słowa na temat innych form działania biblioteki, bo przecież nie jesteście tylko wypożyczalnią, również jesteście taką placówką, która ma wszechstronną działalność i prowadzicie także takie około biblioteczne, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, formy działalności. Co to jest na przykład? Biblioteka jest teraz szeroko otwarta dla czytelników, w ogóle na sądeczan. Rzeczywiście od stycznia do połowy marca mieliśmy rzeczywiście spotkania autorskie, dyskusyjne kluby książki działały, sądeckie dni literatury były mocno przygotowywane już od stycznia, bo to był nasz taki, chciałem bardzo, żeby w 2020 roku, to był taki sztandarowy pomysł biblioteki. Po części nam się to udało zrobić, ale niestety w sieci. I tutaj to już może o tym później powiem, ale rzeczywiście te wszystkie działania, tak samo jak oddział dla dzieci i młodzieży organizował dla przedszkolaków przeróżne spotkania, wszystko około książki, bo to jest nasza przede wszystkim nasza działalność. Oczywiście. I to rzeczywiście się sprawdzało. Potem od marca, kiedy byliśmy zamknięci, no to rzeczywiście wtedy już trzeba było zachować ten reżim, ale później, kiedy nas pomalutku odmrożono, zakupiliśmy namiot, bo jeżeli nie mogliśmy wpuścić naszych czytelników do mury Sądeckiej Biblioteki Publicznej, zakupiliśmy namiot i robiliśmy plenerowe spotkania. I to się cieszyło dużą popularnością, mimo że wszyscy użytkownicy, czytelnicy musieli być w maseczkach, reżim, rękawiczki, dezynfekcja rąk. No i rzeczywiście, zaczęliśmy pięknym koncertem. Potem było spotkanie autorskie z panem Kudybą. Potem był następny koncert. Potem znowu ten trach. Potem przenieśliśmy wszystko znowu do parku, gdzie zieleń, żeby już wtedy nakręcić filmiki do sieci. No i tutaj był dla nas wszystkich pracowników, to było znowu zaskoczenie, bo nigdy nie kręciliśmy filmów, nie mieliśmy sprzętu i w tamtym roku udało nam się ten sprzęt zakupić. Radziliśmy sobie jak mogliśmy, korzystaliśmy tutaj z usług kogo tylko można i powiem szczerze, że bardzo nam się miło współpracowało i wszyscy ze zrozumieniem podchodzili do tego, także no. I te filmiki, rozumiem, cała ta działalność, może pewno nie cała, ale duża część tej działalności waszej przeniosła się na formę online'ową, tak? Tak, tak. Kanale YouTube Sądeckiej Biblioteki, tak, można zobaczyć. Wiele spotkań autorskich w czasie reżimu było oczywiście nagrywanych na Zoomie. Odpowiednia umowa, była wszystko skonstruowane tak jak należy i potem te filmiki wszystkie są w sieci, zresztą do tej pory można obejrzeć nasz pierwszy filmik, on może troszkę był nieudolny, ale radziliśmy sobie jak potrafiliśmy. Z każdym filmem już było znacznie lepiej. Były spotkania, powiem tak, że napisaliśmy bardzo dużo projektów, oczywiście zrealizowaliśmy tylko na miarę możliwości dwa i one wszystkie były przeniesione do sieci. Jeden był skierowany do naszych najmłodszych czytelników, drugi do wszystkich sądeczan. Ten dla dzieci to był zatytułowany Dobry zwyczaj pożyczaj i tam były oczywiście spotkania, nagrane filmiki były z postaciami bajkowymi i tutaj wielki ukłon w stronę wydawnictw, które zgodziły się przesłać stroje swoich bohaterów książkowych. Oczywiście i to było bardzo ładnie przedstawione. Następny to był Sądeckie Dni Literatury.
I tam było spotkanie autorskie. Bardzo ubolewam, że spotkanie autorskie z panią Katarzyną Bondą nie mogło się odbyć w rzeczywistości, tylko w sieci, ale cieszyło się bardzo dużą popularnością i bardzo dużo wejść na ten filmik i na kanale YouTube było. No właśnie, bo tak sobie myślę, że takie spotkania online'owe z kulturą to jest trudna rzecz i pewno taka mocno ograniczająca, tak jak wywiady online'owe, zresztą tutaj mogę z doświadczenia powiedzieć, to tej interakcji gdzieś brakuje. Natomiast to też jest chyba duża szansa dla osób, które mają problem z taką dostępnością, czyli często mają problem z tym, żeby wyjść z domu, przyjechać choćby dla seniorów czy dla osób z jakimiś niepełnosprawnościami. Tak, to prawda, to prawda. Staramy się jak możemy. Zresztą ustawa o dostępności nas zobowiązuje do wielu rzeczy, żeby zrobić, ale to jest na wielki plus, bo nie można ograniczać, to jest moje zdanie i nie tylko moje, że wszyscy powinni uczestnicy mogli coś znaleźć dla siebie, wszyscy użytkownicy, wszyscy sądeczani, nie tylko. No i tutaj wielki ukłon, rzeczywiście pomalutku staramy się dostosować do tej ustawy naszą instytucję. Największy problem to będzie, no nie ukrywajmy, jednak architektura budynku. No, jest to budynek zabytkowy, więc tak. Wielu rzeczy też nie można zrobić, ale staramy się jak możemy. Zakupujemy bardzo dużo książek z dużymi literami. Mamy też dużą bazę książek, audiobooków. Staramy się pomalutku sprostać wszelkim wymaganiom. Zresztą każdy filmik, który był nagrywany, była osoba, która migała, są napisy. To jest wszystko wymóg właśnie tam, ale to jest wielki plus, że każdy może skorzystać z tego. A proszę jeszcze powiedzieć na temat tych audiobooków, bo to jest ciekawa sprawa. Są tacy, którzy nie lubią i pewno nigdy się nie przestawią na taki rodzaj, nie wiem, czy czytania to jest dobre słowo, chyba nie, ale są wielbiciele i jest coraz więcej amatorów audiobooków. Czy to jest tylko dla osób z niepełnosprawnością forma jakiejś nie, czytania, nie. Czy to każdy może skorzystać? To jest dla każdego. A jak to się odbywa? To jest tak jakby wypożyczanie książek. Przychodzi czytelnik, prosi o taki i taki tytuł, ewentualnie gdy nie ma sprecyzowanej swojej zapotrzebowania albo jaką książkę chciałby odsłuchać, to wtedy prosi pracownika i pracownik znosi te audiobooki, przeglądają. To jest tak jak z książką. Czyli można do domu? Tak, oczywiście, że tak. Dodam tu jeszcze, że mamy jeszcze 6 czytaków. I to już tam się wgrywa oczywiście daną partię książek, które też można odsłuchać. I to też jest wielki ukłon w stronę osób z wszelkiego rodzaju niepełnosprawnościami. Mogą sobie wziąć do domu, mogą sobie odsłuchać, tak? Podsumowując tutaj tą część naszej rozmowy, kanał na YouTubie, Sądecka Biblioteka Publiczna, tam warto wchodzić, warto szukać, warto korzystać ze spotkań autorskich. A jak funkcjonujecie dzisiaj? Bo tutaj jakieś odmrożenie gospodarki nastąpiło, czy jeśli chodzi o biblioteki, też tutaj ten reżim sanitarny jest mniejszy. Tak, czyli to tak jak już powiedziałem na wstępie, wypożyczanie zostanie tak jak było. Pomalutku przymierzamy się do tego, bo mamy oczywiście jak co roku, tak już wspomniałem, mamy tą wystawę Nowy Sącz, tak było. I ta wystawa jest cały czas w piwnicach. Pomalutku będziemy oczywiście wprowadzać z obostrzeniami wpuszczanie naszych czytelników, sądeczan w ogóle do obejrzenia tej wystawy. Czyli na żywo już będzie. Na można. Żywo, tak. O, powiem tak, że wiadomość. W tamtym roku wysłaliśmy prawie 8 projektów, w tym 6 czytelniczych i 2 takie duże, ale to już, to mam nadzieję, że to już niedługo się dowiemy, czy nam się jaki udało finans, pozyskać tak. Pieniążki. Zresztą, jeżeli mogę się pochwalić, no to w tamtym roku napisaliśmy też wielki projekt, jeżeli chodzi o odnowienie elewacji Sądeckiej Biblioteki Publicznej, czy przynajmniej tej części zabytkowej. Widać z czego daleka, jestem bardzo widać dumny, z daleka, naprawdę. Tak. To zawsze nawet tutaj będę zawsze powtarzać to, że z naszym operatorem zauważyliśmy, że inaczej biblioteka wygląda, mimo tych warunków trudnych zimowych na zewnątrz, ale wygląda zupełnie inaczej biblioteka. Panie dyrektorze, jeśli chodzi o wasze działania takie już zupełnie kulturalne, związane z kulturą, te spotkania z autorami, wystawy, konkursy nawet, jak to dzisiaj wygląda? Czy możecie zaplanować jakieś na żywo, czy to jednak rzeczywiście wszystko będzie dalej w sieci? Wszystko, panie redaktor, planujemy teraz dwutorowo, bo nic nie wiadomo, co nas spotka. Musimy być na każdą ewentualność przygotowani, więc jest przygotowany i w rzeczywistości, i w sieci. Teraz tą wystawę, o której wspomniałem, mamy i online, i mamy w rzeczywistości, będziemy mogli pomalutku wpuszczać. Wszystkie te nasze działania, teraz w najbliższy poniedziałek, jeżeli mogę zaprosić panią redaktor i wszystkich telewidzów, to chciałbym zaprosić na spotkanie o godzinie 18, co prawda na Zoomie, z panią Magdaleną Witkiewicz. I tu jest spotkanie takie, można powiedzieć, walentynkowe, oczywiście, no, z czego jestem bardzo dumny. Każdy z nas, i ja osobiście, i wszyscy sądeczanie, nie tylko, chcieliby zobaczyć autora na żywo. No tak. Ale miejmy nadzieję, że niedługo wróci to wszystko do rzeczywistości, do normy.
Jeszcze jedna kwestia związana ogólnie z czytelnictwem, czy z poziomem czytelnictwa. Pan już o tym wspomniał troszeczkę na początku, że sądeczanie chętnie sięgają po książki, lubią czytać. Raport Biblioteki Narodowej z 2019 roku mówi o tym, że rzeczywiście ten spadek czytelnictwa został zatrzymany, a nawet nastąpił lekki wzrost. I tak się tutaj zastanawiam, jeśli chodzi o naszą Sądecczyznę, bo przecież z Sądeckiej Biblioteki Publicznej nie korzystają tylko mieszkańcy Nowego Sącza, ale całej Sądecczyzny, regionu, pan nawet mówił, że Polski. Czy tutaj możemy mówić o tym, że wzrosło czytelnictwo, czy się zatrzymało, czy ta pandemia jakoś stanęła na przeszkodzie, czy może wręcz przeciwnie? Powiem tak, że Sądecka Biblioteka Publiczna jest w Małopolsce jedną z największych bibliotek. I za rok 2019 otrzymaliśmy pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o czytelników i zakup książek, z czego jestem bardzo dumny i pracownicy również. Powiem szczerze, że myśmy tego nie... Przez te dni, kiedy było zamknięte, rzeczywiście troszkę był spadek, jeżeli chodzi o odwiedziny. Ale jeżeli chodzi o wypożyczanie książek, wszelkie, tak jak już wspomniałem wcześniej, no to nie mogę narzekać. Naprawdę, bo pod tym względem jestem bardzo zadowolony i tutaj nie będę tylko mówić o tradycyjnej książce, czyli o tej książce, którą fizycznie możemy mieć w ręku. A to o tym najlepszym sposobie czytania książek. Tak, no oczywiście, że tak. Audiobooki. Powiem o kodach Legimi, które na przykład biblioteka posiada. Co prawda na razie mamy tylko 100, co miesiąc mamy 100 kodów, ale w grudniu zwiększyliśmy ją do 300. A na czym to polega? Bo może nie wszyscy wiedzą. Każdy czytelnik, który ma kartę oczywiście u nas, przychodzi na wypożyczalnię i prosi o kod Legimi. Dostaje kod Legimi i ten kod, on się loguje na tej stronie Legimi i tam może sobie pobierać ile książek chce. I ten kod obowiązuje przez cały miesiąc. W następnym miesiącu jest nowy kod i dalej. Także do tej pory, do czerwca, dysponujemy w każdym miesiącu po 300 kodów dla naszych czytelników. To jest też fajne rozwiązanie, tak, takie bardzo dobre, nowoczesne, tak, na miarę XXI wieku. A czy to już tak zupełnie luźno tutaj pytam, bo wiem, że odpowiedź na to pytanie może nie paść. Czy można się pokusić o takie stwierdzenie, jakie książki sądeczanie czytają najchętniej, czy nie? Wszelkiego rodzaju. No, ja nie mówię o lekturach, czy jakichś takich, które... Powiem tak, ile osób, tyle jest zainteresowań, tyle jest preferencji czytelniczych i każdy ma swój ulubiony gatunek. Ale jest chyba też taka tendencja, że jak mamy nobliskę, to czytamy nobliskę. Ale oczywiście, że tak. Zresztą tutaj mogę powiedzieć, że w 1997 roku pani Olga Tokarczuk gościła tutaj u nas w bibliotece. Chyba jest to gdzieś jeszcze na stronach biblioteki, nawet jeszcze pamiętam. Dziękuję serdecznie za tą rozmowę, panie dyrektorze. Naszych widzów, internautów. Przede wszystkim dziękuję za uwagę, ale również zapraszamy do korzystania zarówno z kanału YouTube, jak i można przyjść i odwiedzić Sądecką Bibliotekę Publiczną, nie tylko wypożyczyć książkę, ale skorzystać także z innych dobrodziejstw. Ja dziękuję jeszcze raz serdecznie za uwagę. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.